Hej, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy sobie takiego ziemniaczka. Tutorial miał się pojawić już dawno temu, aczkolwiek komputer usunął mi pliki, także dopiero pojawia się teraz, ponieważ nagrywam od początku. Tutaj są przykładowe wersje ziemniaczków, które możecie stworzyć. Nie musicie robić dokładnie takiego samego ziemniaczka jak ja. Ja będę robiła innego ziemniaczka niż te, które są tutaj. Ale po prostu to jest tak w ramach inspiracji. Narzędzia, których będziecie potrzebowali, to oczywiście modelina. Ja użyję modeliny w kolorze brązu, czarnej oraz takiej, to jest Sahara z Fimo, nożyk, tak w razie czego, gdyby coś trzeba było przeciąć, odciąć i tak dalej, narzędzie kulkowe, to jest akurat to średnie, to białe, tak jak widać, no i oczywiście haczyk lub wkrętka, na, żeby zrobić zawieszkę, i ja oczywiście do zabezpieczenia użyję likwidu z Fimo. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o początek. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia. Jeśli chodzi o wkrętkę, to ja ją włożę w tym momencie, dlatego żeby później nie zniszczyć minki i tych narośli, nie wiem jak to nazwać. Nie chcę tego po prostu później zepsuć, dlatego wkrętkę wkładam praktycznie no, na początku robienia tego tej zawieszki. And if you happen to get cracked, trick shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Da-da-da-da-da, it's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Da-da-da-da-da, you know I'm on it with the D-O-E. Yeah, yeah, yeah. Da-da-da-da-da, it's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Snoop Dogg, 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 Snoop Dogg. Hold up, hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play, we gon' rock until the wheels fall off. Hold up, hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat, hope you're ready for the next episode, hey. No i tak jak widać, ziemniaczek jest już skończony. Tu akurat z tym ziemniaczkiem nie ma jakoś bardzo dużo roboty, tylko w zależności od tego ewentualnie jaką sobie minkę wybierzecie, czy jest więcej kreseczek do złożenia, czy nie, to już wiecie, zależy od Was. Możecie zrobić, nie wiem, na przykład jakieś tam postacie z Disneya w kształcie, znaczy w postaci takich ziemniaczków czy coś. No, sami sobie wybieracie, a to jest po prostu taki jeden mały, zwykły ziemniaczek. Tutaj te kropki, które są z tyłu i tutaj po boku i tutaj na górze z przodu, to są te narośla, tak samo jak to serduszko, to jest po prostu taka naturalna narośl, która zawsze się pojawia, znaczy zależy jakie ziemniaki, nie? Ale po prostu to są takie te. Żeby ten ziemniaczek nie był taki pusty i po prostu taki, wiecie, to dodaje się właśnie taki dodatek. Także no, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten tutorial.
Mam nadzieję, że się on Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Oprócz tego komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!